Dzisiaj jeszcze będziemy kontynuowali y, serię o starszych zboru. Tak, żeby wyczerpać temat już. No, okej. Okay. Przyznam się, nie wyczerpiemy tematu w 100%. To nie ma takiej możliwości, żebyśmy w przeciągu trzech y, nabożeń i trzech kazań wyczerpali całkowicie temat y, tego, kim są starsze, jaka jest rola starszych, bardzo dokładnie, jaki też powinien być to, co dzisiaj jest tematem y, kazania, jaki być powinien stosunek zboru do starszych. Ale chciałbym przede wszystkim Wam jakby wskazać tylko te najważniejsze rzeczy i też zachęcić Was do dalszego studiowania Słowa Bożego w tym kierunku, tak, żeby dokładnie zobaczyć, ponieważ każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co czytamy, jak rozumiemy, jesteśmy odpowiedzialni za naszą wiarę, abyśmy dobrze rozumieli to zagadnienie, ponieważ ono jest istotne dla Kościoła, bardzo istotne dla Kościoła. Jest, jest niemalże fundamentalne, ponieważ... Starsi są specjalnym darem Boga dla Kościoła i Kościół powinien też umieć działać z tym, z tym darem Boga, tak? Powinien umieć w jakiś sposób operować i wykorzystać ten dar, który Pan Bóg daje, ponieważ dary Boże nigdy nie są po to, aby po prostu sobie były, tylko po to, aby czemuś służyły, tak? W Kościele. Więc jest to, jest to bardzo istotne. I dzisiejsze kazanie chciałbym zacząć od tego samego tekstu, od którego rozpoczęliśmy całą serię naszych spotkań i rozważań na temat znaczenia, roli i charakteru starszego, czy też biskupa, obojętnie jak, jak nazwiemy, pastora, nie ma znaczenia, w lokalnym zborze. Nie rozpatrujemy roli tego zadania w aspekcie kościoła uniwersalnego. Tak, czyli powszechnego, ponieważ Biblia zawęża tą rolę do zboru lokalnego jako fizycznej manifestacji ciała Chrystusowego na ziemi. Innymi słowy, Biblia nie reprezentuje nam instytucji kościoła. Jakiejś instytucji Kościoła, która byłaby manifestacją Kościoła, objawieniem fizycznym Kościoła wobec świata, tylko pokazuje nam, że zbór lokalny jest czymś takim. Tak? W zborze lokalnym w świecie objawia się ciało Chrystusowe. List do Efezji, na rozdział 3, werset 20. Proszę więc ja, Was, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą. Łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Dzisiejsze kazanie ma dotyczyć czegoś odwrotnego do tego, o czym mówiliśmy przez ostatnie niedzielę, a mówiliśmy o charakterze i roli starszego w zborze, czyli tego, jak starszy ma się odnosić do swojego zboru. Tym razem pochylimy się i zastanowimy, w jaki sposób. W związku z tym zbór powinien mieć stosunek do swoich przywódców. Dlaczego zaczynam od tego samego tekstu biblijnego, od którego rozpoczęliśmy rozważania nad posługą starszych? No właśnie dlatego. Jest to wezwanie apostoła Pawła uniwersalnie skierowane zarówno w stosunku do wierzących, jak i do pasterzy. Postępujcie w sposób godny Waszego powołania. Mamy zatem być świadectwem wielkości naszego powołania, zarówno starsi, prezbiteroj, jak i każdy, kto przybiera na siebie miano chrześcijanina, niezależnie od tego, jaką pełni funkcję. A postępowanie to objawia się we wzajemnej miłości. Tak więc miłość powinna charakteryzować wszystkich, zarówno tych, którzy pełnią funkcję starszych, czyli przywódców, jak i tych, którzy tej funkcji nie pełnią. Wszyscy powinniśmy zachować jedność ducha i pokój, który charakteryzuje ludzi ze sobą związanych. Jedność nie jest oparta tylko i wyłącznie na emocjonalnej więzi. Wręcz przeciwnie. Emocje ludzkie są zmienne, podlegają wpływom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. To znaczy, że stan emocjonalny człowieka może podlegać pewnym fluktuacjom psychicznym, które wywołują bodźce zewnętrzne. Co to znaczy? Otóż, jeśli mamy tak zwane dobre dni, czyli wszystko jest w porządku, mamy pracę, mamy pieniążki, nie, nie pokłóciliśmy się z żoną czy z mężem, a pani siedząca w autobusie obok nas nie była nieprzyjemna, wówczas możemy promieniować radością i obdarzać wszystkich prawdziwie dobrymi emocjami. Co jednak, kiedy bodźce, którym podlegamy, są negatywne? Wówczas nasze, nasze samopoczucie się zmienia. Prawda? A wraz z nim stan emocjonalny. I wcale nie musimy być już tak chętni do jedności, a tym bardziej do zachowania pokoju z innymi. Dlatego jedność wierzących w Kościele jest oparta na wspólnym powołaniu, którego jesteśmy świadomi, czyli na świadomości wspólnego powołania i na duchu świętym, którego działanie w nas przynosi prawdziwe Boże Owoce. Paweł prosi wierzących, aby zachowali jedność i pokój, aby byli świadomi prawdy. Prosząc nie zwraca się do ich emocji, a do ich zdolności poznawczych, czyli do rozumu. Kiedy prosi, to oczekuje decyzji. Zatem więź pokoju i jedność jest kwestią decyzji oraz postanowienia, czyli jest to kwestia woli i rozumu, a nie emocjonalnej tkliwości lub jej braku. Ponieważ postanowiłem okazywać moim braciom i siostrom więź pokoju oraz pozostawać z nimi w jedności, wobec tego czynię to niezależnie od tego, czy mam na to ochotę, czy nie. Bo mogę nie mieć wcale ochoty, tak? Pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych. Niemniej, ze względu na postanowienie, czynię to. Po podpisaniu umowy o pracę, kiedy pracownik przekracza drzwi lub bramę zakładu pracy zajmuje swoje stanowisko, to na mocy umowy, którą podpisał, wykonuje swoje zadania wynikające z tej umowy, niezależnie od swoich emocji. Wiedząc, że jesteśmy powołani wspólnie, że wspólnie zostaliśmy przez krew Chrystusa włączeni do przymierza, a jedną z tych rzeczy jest jedność, to kiedy się gromadzimy, niezależnie od naszych emocji, wykonujemy to, co z przymierza wynika. A jedną z tych rzeczy jest jedność i więź pokoju między tymi, którzy w tym przymierzu biorą udział z łaski Boga Żywego. Dlatego więź jedności i pokoju ze starszymi zboru nie wynika z faktu, że są oni mili, że zaspokajają i wyczerpują nasze oczekiwania na bycie bodźcem stymulującym nasze dobre samopoczucie, co widzę u niektórych wzbudza sensację, <noise> ale dlatego, że uczestniczą oni w tym samym przymierzu, do którego wszyscy zostaliśmy powołani. Ta jedność nie wynika jednak tylko z tego faktu, że wspólnie uczestniczymy w tym, do czego Bóg sam nas powołał ze swojej łaski. W dziejach Apostolskich w rozdziale 20, w wersecie 28 czytamy Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Stado należy do Pana. Jezus oddał życie za swoje owce, przez co kupił dla siebie całe stado. Taki obraz nam przedstawia Pismo Święte. Całe ciało Chrystusowe na ziemi i każdy zbór, który jest przejawem fizycznym obecności tego ciała na ziemi, jest własnością Chrystusa. Boga człowieka. Chrystus, jak mówi Paweł, nabył sobie kościół płacąc za niego cenę. A tą ceną jest jego krew. Innymi słowy, biorąc pod uwagę rozumienie starożytnych, którzy pisali, kiedy mówią o krwi, o przelaniu krwi, mają na myśli życie. Czyli Jezus zapłacił cenę życia za to stado. Będąc członkami tego wykupionego stada, jesteśmy własnością Chrystusa i nikogo innego. To jednak nie znaczy, że nie odpowiadamy przed nikim więcej, jak tylko i wyłącznie przed samym Chrystusem. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ Duch Święty przemawiając przez pismo Łukasza stwierdza, że ustanowił w tym stadzie tych, którzy mają tego stada doglądać, mają temu stadu przewodzić. Duch święty ustanowił episkopa, biskupów, nadzorców, czyli starszych, którzy mają temu stadu tu na ziemi przewodzić. Jak mówiliśmy poprzednio, bycie przewodnikiem stada to bycie pasterzem. To są rzeczy wymienne tak, w rozumieniu biblijnym. A owce są zobowiązane do kroczenia za swoimi pasterzami. Zatem jedność, o której mówiliśmy, nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że wszyscy zostaliśmy tak samo przez łaskę do niej wyzwani. Jedność wynika też z posłuszeństwa yy, podle i podlegania starszym, ustanowionym dla przewodzenia stada. Do tego jeszcze wrócimy później. To przewodzenie realizuje się we właściwym nauczaniu. To jest ważne teraz, co mówię, że przewodzenie realizuje się we właściwym nauczaniu, oraz zajmowaniu się powierzonym sobie ludem w każdym aspekcie ich życia. Bowiem Ewangelia przemawia do każdego elementu ludzkiego życia. Do każdego wymiaru, w jakim człowiek się porusza i funkcjonuje. Pasterzowanie to metafora każdej działalności dusz która za cel stawia sobie dobro osób, które stają w jedności ze swoimi starszymi, jako zgromadzenie naszego Pana, które On buduje. Piotr Apostoł w swoim liście zwraca się do starszych kościoła. Jest yy, pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 3, jest napisane Paście stado Boga, po czym szybko dodaje i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Teraz powtórzę. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, dziedzictwo jest Pana, lecz jako wzór dla stada. Istotą więc pasterzowania, bycia przewodnikiem stada, nie jest urząd panującego nad stadem, ale tego, który stadu wskazuje wzór. Jest wzorem. Jak już sobie powiedzieliśmy, jest to szczególnie trudne zadanie. Pasterz musi stać na czele stada, tak by stado widziało go dobrze i mogło za nim postępować. Pasterz musi znać drogę, zanim poprowadzi stado. I musi znać miejsca, w których stado będzie mogło pić i jeść. Tak, by nie stracić żadnej z owiec. Pasterz nie jest władcą ani właścicielem stada. Właściciel to ktoś inny. Właścicielem jest pan. Pasterz wykonuje zadanie dla właściciela stada. A jeśli jest prawdziwym pasterzem, będzie to zajęcie traktował nie jak pracę, ale jak powołanie które motywowane jest miłością do stada. Często pasterze strzegą stad, których właścicielami nie są. Ale prawdziwego pasterza można poznać po jego miłości do owiec, niezależnie czy te owce należą do niego, czy nie. On kocha owce i chce dla nich jak najlepiej, dlatego naraża samego siebie, by stado było bezpieczne. Zna już wcześniej drogi, którymi prowadzi stado, zna doskonale źródła i pastwiska, co już wspomniałem, na których pasą się owce, a nade wszystko, nade wszystko zna właściciela stada, który go zatrudnił. Najemnik będzie zawsze okazywał władzę nad owcami. Nie interesują go najlepsze źródła i pastwiska dla owiec. Prowadzi je tam, gdzie jest mu wygodniej. Wcale nie musi znać właściciela stada. Wystarczy, że otrzymuje wynagrodzenie na konto. I nigdy nie będzie nadstawiał karku za owce, ponieważ ich nie kocha. Nie ma dla nich żadnych uczuć. Najemnik nie jest wzorem i nie może być wzorem dla owiec. Najemnik nie może stanąć przed Chrystusowego Sada i zawołać za Pawłem, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak może zawołać tylko pasterz, który dobrze zna właściciela owiec. W liście do Hebrajczyków czytamy, rozdział 13, werset 7. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili Wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Słowo tłumaczone jako pamięć, czy rozpamiętywanie, to greckie słowo mnemoneo, które oznacza także bycie świadomym czegoś, przywoływanie na myśl, kierowanie myśli i uczyć w kierunku osoby. Drugie kluczowe słowo w tym wersecie to anatheoreo, które oznacza przypatrywać się z uwagą, dobrze rozważać. Paweł wzywa nas, byśmy przywoływali na myśl i z uwagą coś rozważali, lub też kogoś. Właśnie. Co mamy przywoływać? O czym pamiętać i co rozważać? Otóż mamy kierować nasze myśli ku tym, którzy Hegumenon hemon. Prowadzą nas. Przewodzą nam. Mamy ich przywoływać na myśl. Mówi tu autor listu o pasterzach, a więc o starszych zboru. Zatem poleca, ponieważ wyraz mnemoneo jest w trybie rozkazującym, w tym zdaniu, aby wierzący przywoływali na myśl tych, którzy im przewodzili. To jest tych, którzy głosili im słowo Boże. Jednocześnie rozważając, anateoruntes, rozważając, to jest miesłów. Co jednak mają rozważać? Uwaga, ekbasintes, anastrofes. To mają rozważać. Biblia UBG na przykład tłumaczy to jako koniec ich życia. tak? Ponieważ słowo ekbasis może być tłumaczone jako zakończenie czegoś. Ale może też być tłumaczone i oznaczać rezultat, wynik. Zaś słowo anastrofe oznacza sposób życia, ale też postępowanie i zachowanie. Tekst ten może odnosić się do końca życia tych, którzy głosili Boże Słowo, ale wcale nie musi. Tradycyjnie, zazwyczaj wszyscy tak to tłumaczą, ale rzeczywiście ten tekst wcale nie musi się odnosić do końca życia. Biorąc pod uwagę, że ekbasis. Może oznaczać także rezultat, a słowo elasesan, głosili, jest aorystem, czyli nie wskazuje na, jakąś konkretną, na jakiś konkretny moment przeszłości. Nie wskazuje na czas tej czynności, a raczej na ten fakt, że ci ludzie głosili słowo Boże, może wskazywać też na to, co argumentują niektórzy bibliści. Że autor listu poleca wierzącym, by przyglądali się rezultatom tych, którzy przewodzą społecznością. I na podstawie tych rezultatów naśladowali ich wiarę. Tekst ten koresponduje z wezwaniem Piotra Apostoła, by starsi byli wzorem dla tych, którym przewodzą. W tym przypadku list do Hebrajczyków nakłada obowiązek na wiernych, by ci naśladowali swoich pasterzy, tych, którzy wiernie postępują, ponieważ o ich wierności postępowania świadczą rezultaty. Niezależnie od tego, czy mamy pamiętać o wzorcach, które już odeszły do wieczności, czy o wzorcach żywych, obowiązkiem chrześcijanina jest naśladować tych, którzy naśladują Chrystusa. W jaki jednak sposób chrześcijanin miałby rozważać rezultaty życia swoich starszych? Jakimi kryteriami powinien się kierować, kiedy sprawdza? Jeśli starszy ma być wzorem dla wierzących, to wierzący powinni z tego wzoru korzystać. Jak mogą mieć jednak pewność, że wzorzec, który jest im przedstawiany, jest właściwym wzorcem. Dzisiaj żyjemy w świecie supermarketów i dyskontów, których wybór towarów jest przeogromny. 40 lat temu, na przykład, kupienie kawy w tym kraju oznaczało kupienie kawy. Graniczyło często z cudem, ale oznaczało po prostu kupienie kawy. Kiedy w ręce wpadało upragnione opakowanie kawy, to ogłaszało ono szumnie, że to, co się nabyło, to kawa. Dzisiaj zwrócenie się do sprzedawcy nawet w małym osiedlowym sklepiku i poproszenie o paczkę kawy wprawiłoby prawdopodobnie tego sprzedawcę w stan szoku graniczący z niedowierzaniem. Kawa? Przecież na półce jest jakieś 20 produktów, z których wszystkie kwalifikują się jako kawa. Ale mają inne opakowanie, inne oznaczenia, inne nazwy, których nie będę tu wymieniał ze względu na to, by nikt mi nie oskarżył o jakąś kryptoreklamę. Inne loga, inne kolory i tak dalej. Kawa przestała być konkretnym produktem. A stała się kategorią, której mamy podkategorię i podkategorię i podkategorię. Aby więc kupić kawę, należy dokonać nie tyle zakupu, czyli ułożenia w sposób zorganizowany odliczonej kwoty na ladzie, by w zamian otrzymać opakowanie kawy, ile na dokonaniu wyboru, z której podkategorii kategorii produktu chcemy skorzystać. Taki jest prokonsumencki rynek. To jest charakterystyczne. Problem jest wtedy, kiedy świat wdziela się do kościoła i wartości raz ustanowione próbuje przekształcić na swój obraz i podobieństwo. Kiedy więc chcemy odpowiedzieć na biblijne wezwanie do naśladowania wzoru, wkraczamy w świat rynku prokonsumenckiego w kościele. Mamy oczywiście dostępnych kilka produktów, w kategorii wzór do naśladowania. Mamy z jednej strony dziarskich panów o wyglądzie i z sercem ojca, a z drugiej strony apodyktycznych teologów, którzy nie idą na żadne kompromisy. W jednym narożniku znajduje się wszechtolerancyjny i wiecznie uśmiechnięty kumunista, a z drugiej zamknięty w starożytnym świecie biblista. Pewnie znaleźlibyśmy jeszcze więcej produktów na tym prokonsumenckim rynku wzorów wiary do naśladowania. Dopiero Biblia. Przychodzi z pomocą, skołowanemu, możliwością wyboru wierzącemu i daje mu do ręki narzędzie rozeznania. Nie musi już chrześcijanin biegać między półkami pełnymi wzorów starszych, jak na postmodernistyczne czasy przystało, ale może mieć jasno zdefiniowany pogląd na to, kim starszy jest i jaki powinien być, a powinien być jaki? Nienaganny. Co to znaczy? To znaczy, że nikt nie jest w stanie w żadnym wymiarze ani duchowym, ani społecznym zarzucić mu czegokolwiek. Innymi słowy, mamy jako osoby wierzące naśladować wierze nie tych, którzy są idealni, ale tych, którzy są nienaganni. Tych, wobec których nie ma świadectwa, że coś z nimi jest nie tak, że być może. Nic nie zrobili w kościele złego, ale na przykład nie są zbyt uczciwi wobec państwa. Muszą być nienaganni, czyli muszą to być ludzie, którym nie dano nagany. A nagana należy się za coś złego, nie tylko w wymiarze duchowym, ale również społecznym czy ekonomicznym. Kiedy czytamy wymagania, jakie Biblia stawia wobec tych, którzy mają sprawować urząd starszego z Boże, nie znajdziemy tam nic, czego słowo Boże nie wymagałoby od tego, kto chce pełnić funkcję starszego, a jednocześnie też nie wymagałoby tego od przeciętnego chrześcijanina. Mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze zarządzający domem, wychowujący dzieci do posłuszeństwa i szacunku. Jednak starszy w przeciwieństwie do każdej innej osoby musi być w tym wszystkim nienaganny. I dlatego stanowi wzór dla pozostałych. Starszy musi być wzorem we wszystkich tych cnotach, które charakteryzują każdego chrześcijanina. Biblia stawia wysoko poprzeczkę i wymagania są raczej nastawione na eliminację niż wprowadzanie na ten urząd każdego, kto tylko chce. Problem, jaki mają kościoły ze swoimi pastorami, na przykład dzisiaj, w wielu wypadkach, nie mówię, że wszystkie, broń Boże, wynika właśnie z faktu, że stosuje się przy ustanawianiu starszych inne kryteria niż te, które są biblijne. Czy skończone studia teologiczne powinny być warunkiem ustanowienia kogoś starszym, jeśli pozbawimy towarzystwa biblijny wymóg tego, by starszy był zdolny do nauczania, czyli wszystkie inne. Wymagania odstawimy na bok. To jak najbardziej. Wówczas zostajemy tylko z tym. Ponieważ starszy powinien być zdolny do nauczania itd., itd. Ale biblijny warunek, by starszy był zdolny do nauczania jest poprzedzony wieloma innymi wymaganiami. Apostoł, kiedy pisze list do Tymoteusza czy Tytusa, nie stawia tego wymagania na pierwszym miejscu. Zanim dochodzi do wymagania, by, by starszy był zdolny do nauczania, ma parę innych kwalifikacji po drodze. W historii Kościoła znajdujemy wielu ludzi, którzy byli zdolni ze wszechmiar do nauczania. Wielu z nich tworzyło całe traktaty, księgi opasłe na tematy teologiczne. A mimo to dzisiaj noszą miano heretyków. Dlaczego? Ponieważ nie spełniali pozostałych warunków. Zanim więc dojdziemy do tego czy ktoś jest zdolny do nauczania, to musimy pamiętać, że najpierw musi być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia i tak dalej i tak dalej. Co to znaczy? To znaczy, że musi być nienaganny w tym, co czyni go chrześcijaninem, aby mógł być wzorem. Elokwentny i wykształcony teologicznie człowiek Niekoniecznie musi być wzorem dla innych. A historia pokazała już wielokrotnie, że tacy ludzie pozbawieni pozostałych cech wyróżniających chrześcijan, czyli uczniów Jezusa, stają się bardzo często raczej antyświadectwem Ewangelii niż jej świadectwem. Tak więc całość tych wymagań, które stawia starszemu Biblia, świadczy o tym, że ten ktoś jest zdolny, aby być wzorem. Ale jest też. I jeszcze jeden istotny element rozeznania po stronie wiernego co do owoców, bo tym są rezultaty, jakie wydaje starszy w swoim życiu, a jest Nim motywacja. W pierwszym liście Piotra czytamy, to jest piąty rozdział werset 2-3. Paście sta do Boga, który jest wśród was, doglądając Go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana lecz jako wzór dla stada. Zatem motywacja do pasienia stada może być różna i niekoniecznie czysta. Po pierwsze, niektórzy mogą odczuwać, że robią to z przymusu, bo muszą, bo to ich praca, więc najlepiej odrobić tę niedzielną pańszczyznę, a potem mieć wszystko z głowy, albo wytrzymać te parę godzin dziennie kontaktu z członkami zboru, a potem wreszcie fotel i telewizja. Pasterz ma prowadzić owce z ochotą, a więc jest to coś, co on chce robić. Nie ma chyba gorszego starszego, który staje rano i pierwsza myśl w jego głowie, to rany. Znowu dzisiaj nabożeństwo. Znowu ci ludzie znowu kazali, ile można. Obserwuj zatem, bracie i siostro, swoich starszych. Czy swoją pracę wykonują z ochotą, czy z przymusu? Czy spotykasz się z braćmi, którzy z miłością są w stanie usłużyć, kiedy jest taka potrzeba, czy też raczej jesteś dla nich jak natrętna mucha? Jak obowiązek, którego jak najlepiej jest szybko się pozbyć. Paść trzeba dobrowolnie, a dobrowolnie oznacza z dobrej woli. A dobra wola zakłada przemianę, której dokonuje w sercu człowieka Bóg. Tak, by ten, kto przewodzi zborowi, kochał tych, wśród których przyszło mu służyć i pracować. Dobrowolnie przeciwstawia się chęci wykorzystania stanowiska dla uzyskania finansowych dóbr. Jeśli ktoś nie najboże pracuje jako starszy dla pieniędzy, to nie czyni tego z dobrej woli, ale to zysk jest motywacją. Wreszcie jeśli ktoś wykonuje swoją pracę w zborze z przymusu i dla zysku będzie sprawował władzę nad zborem jako ten, który wykorzystuje zbór do własnych celów, a nie jako ten, który strzeże dziedzictwa należącego nie do niego, a do Pana. Motywacja, jak widzicie, jest więc niezwykle istotna. Kiedy więc, bracie i siostro, odpowiadasz na wezwanie apostoła, by rozważać owoce życia tych, którzy służą słowem, pamiętaj o tych kwalifikacjach, które przed kandydatami do tej pracy stawia Biblia. Paweł tak pisze do Tymoteusza w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, w wersecie trzynastym. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Ci Którzy w sposób właściwy, a więc zgodnie z wymaganiami Biblii, sprawują swoją posługę w kościele, zyskują sobie, grecki wyraz, Batmon, stopień godności i jednocześnie całościowy wpływ. Zatem starszy, pełniący, dobrze, podkreślam, słowo, dobrze, czyli w sposób właściwy, zamierzony przez Boga, Swoją posługę zyskuje sobie coraz większe poważanie i wpływ z Boże. Takie jest założenie Pawła. Nie chodzi oczywiście o takie wpływy, które charakteryzują świat, gdzie, lu gdzie ludzie wykorzystują je dla własnych celów. Chodzi o wpływ na ludzi w nauczaniu, w autorytecie głoszenia słowa, przez co też i stopień godności, czyli stopień tego, w jaki sposób członkowie Kościoła poważają danego starszego, wzrasta właśnie poprzez właściwą służbę. Nie poprzez domaganie się, bo ja mam urząd, tylko poprzez właściwą służbę. Nie promowanie siebie doprowadza do tego, że dany pastor, pasterz starszy jest rozpoznawany, szanowany i słuchany, ale jego wierna i dobra służba dla Sada Bożego, ponieważ w tym samym rośnie też jego pewność w wierze w Chrystusa. Jest coraz bardziej zakorzeniony też w wierze Chrystusa. Wraz z rozwojem jego osobistej wiary rośnie też i wpływ Jaki ma na innych. Z tym wszystkim, co do tej pory powiedzieliśmy, idą dwie postawy wierzących wobec swoich pasterzy. I po pierwsze, tak Paweł naucza ponownie w pierwszym się do Timoteusza, w rozdziale 5, versety 17 do 18, gdzie mówi: Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Mówi bowiem pismo, młócącemu w ułowie, nie zawierzesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. O co chodzi w tym poleceniu? Jaki ma związek z tym, co poprzednio powiedziałem? A powiedziałem, że ma. Otóż ten, kto wykonuje dobrze posługę, dobrze posługę, do której został ustanowiony przez Boga, rośnie wierze, ale też wraz z tym rośnie stopień jego godności rozpoznawany przez Kościół. W związku z tym należy się takiej osobie, jak pisze Paweł, podwójna część. Pytanie, jakie tu mamy, to o jakiej czci mówi Paweł? Co to znaczy? Zwróćmy uwagę, że podwójna cześć jest osadzona w kontekście ciężkiej pracy, ponieważ grecki wyraz kopiao oznacza nie tyle pracę, samą pracę, ale pracę do umęczenia. Pracę do umęczenia. Taką pracę wykon mają wykonywać starsi w kwestii logos, logos rozumiany jako czasownik, czyli głoszenia, oraz didaskalia, czyli nauczania. Zatem ta podwójna część jest osadzona w kontekście tego, jak ciężko starsi pracują w kwestii głoszenia słowa i nauczania. Słowo cześć, greckie time, w swoim podstawowym znaczeniu oznacza Wartość, według której wyznacza się cenę. Innymi słowy, oznacza oszacowanie, ile ktoś lub coś jest warte. Paweł używa tu tego słowa w bardzo konkretnym znaczeniu. Choć tłumaczone jest to słowo jako honor, część, to kontekst wskazuje na coś zupełnie innego. Otóż Paweł nakazuje podwójnie wycenić starszego, który ciężko pracuje głosząc słowo i nauczając. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ następne zdanie jest wyjaśnieniem dla tego polecenia, które apostoł zawarł w wersetie 17. Otóż werset 18 zaczyna się od słów. Mówi bowiem pismo. Użyty tu spójnik gar, grecki, oznaczający bowiem. Łączy te dwa wersety w ten właśnie sposób, że werset 18 jest uzasadnieniem dla tezy zawartej w wersecie 17. A w wersecie 18 Paweł pisze Mówi bowiem pismo. W ten sposób Paweł powołuje się na autorytet pisma. mucącemu wołowi nie zawiążesz pyska. Jest to polecenie zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa. 25 rozdział, werset 4. Gdzie Mojżesz nakazuje, by Żydzi nie żałowali pożywienia dla wołu, które wykonuje ciężką pracę mucenia. Do tego argumentu Paweł też, kochani, odwołuje się w pierwszym liście do Koryntian w wersecie 9, gdzie argumentuje za swoimi apostolskimi prawami do finansowego wsparcia. Ale Paweł nie poprzestaje tylko na tym. Lecz dalej w wersecie 18 cytuje słowa samego Jezusa które znajdujemy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10, werset 7. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty. A te słowa Jezus w, tym, w kontekście Ewangelii Łukasza skierował do 70, których posłał. W kontekście ich potrzeb materialnych. tak Mówi, pozostań w domu, którym Cię przyjęli, abyś miał wyżywienie i tak itd., itd. Zatem, Podwójna część dla starszych, o której pisze Paweł do Tymoteusza, ma bardzo konkretny wymiar finansowy. Choć sam starszy nie może i nie powinien kierować się chęcią zysku, jego motywacja do pracy w zborze powinna być zupełnie różna od materialnej. Absolutnie. To jednak apostoł składa na zbór odpowiedzialność za to, by finansową troską i szczodrością serc otoczyli, yy, zostali ci starsi. Którzy ciężko, prawie że do wyczerpania to słowo, tak, greckie, pracują w głoszeniu słowa i nauczaniu, ponieważ temu poświęcili życie. Wiem, że dla wielu ten temat jest kontrowersyjny. Ale jest on obecny w Biblii. Więc mówiąc o odpowiedzialności wiernych wobec starszych, trudno jest go uniknąć, chcąc pozostać uczciwym w stosunku do biblijnego tekstu. Z jednej strony starsi nie mają zabiegać o gratyfikację ze strony Kościoła, ale mają z ochotą i dobrowolnie przewodzić tym, pośród których Bóg ich postawił, ustanowił. Tak? A z drugiej strony Paweł kładzie na sercu zboru, nie na sercu starszych, tylko na sercu zboru, troskę o tych, którzy, jeszcze raz podkreślam, ciężko pracują, głosząc słowo i nauczając. Apostol jednak wzywa zbór, by to zbór wycenił wartość pracy starszego. To nie starszy ma sobie wycenić pracę i żądać od zbóru czegokolwiek, tylko to zbór ma wycenić pracę starszego. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy możliwości otwartej dla starszego, by to on domagał się jakiejkolwiek gratyfikacji, czy to finansowej, czy nawet choćby w postaci wyróżnienia jego godności pośród braci. Tego może dokonać tylko zbór na podstawie oceny pracy starszego w tym zborze. Kropka. Niemniej Paweł kładzie na sercu zbrojowników troskę o przywódców. Tak przywódcy mają się troszczyć o zbór, taki zbór ma się troszczyć o przywódców. List do hebrajczyków w swoim końcowych e, praktycznie poradach dla osób wierzących zawiera takie zdanie. To jest rozdział 13, 17, werset 17. Bądźcie posłuszni Waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad Waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla Was korzystne. Peiteste woła autor listu w formie polecenia dla wierzących. Słowo peito oznacza nakłaniać albo dać się nakłonić. Na przykład przez słowo, by w coś uwierzyć. Ze względu na to, że ten czasownik jest tu użyty w formie biernej, więc można śmiało go przetłumaczyć jako dajcie się nakłonić do tego, by wierzyć waszym przywódcom, wierzyć w to, co oni głoszą. Zatem obowiązkiem chrześcijanina jest posłuszeństwo, nie bezmyślne, nie bezmyślne ale posłuszeństwo głoszonemu słowu, bo to przez głoszone słowo przywódcy mają przekonywać i nakłaniać słuchających do posłuszeństwa. Nie im bezpośrednio, ale słowu, które głoszą. Potem słyszymy drugie wezwanie. te Ponownie tryb rozkazujący, a więc jest to polecenie zawarte w Bożym Słowie. Słowo hypejko oznacza nie stawiać oporu. Metaforycznie oznacza poddanie się jakiemuś autorytetowi. Oba te czasowniki zapisane w trybie rozkazującym, a więc polecające, by dać się przekonać i nie stawiać oporu, a poddać się autorytetowi odnoszą się do przywódców. Zatem to posłuszeństwo i uległość winniśmy przywódcom, a jak wiemy pismo, utożsamia przywódców z pasterzami, a pasterzami w swojej owczarni Bóg ustanowił episkopowi, tak? biskupów starszych. Wezwanie to jednak, uwaga, że tak powiem, nie jest gołe. Ono nie stoi samo pośród innych wezwań Bożego Słowa, bez uzasadnienia. Dlatego zatem winniśmy posłuszeństwo, dlaczego zatem? winniśmy posłuszeństwo i odległość starszym. I Pismo wyjaśnia. Ponieważ to oni czuwają nad duszami waszymi. Innymi słowy, oni, czyli starsi, czuwają nad dobrostanem duchowym człowieka. Choć jak wspomnieliśmy wcześniej, nie tylko. Tak? Ponieważ starsi powinien otaczać opieką również inne aspekty życia e, e, wierzących w Boże. Starsi przed Bogiem, który jest właścicielem owiec, kochani, zdadzą sprawę z tego, jakim przewodzą. To jest kolejny argument na to, by wierni w zboże byli posłuszni i nie stawiali oporu, czyli byli ulegli tak, temu, co jest głoszone. Ponieważ to starsi zdadzą rachunek przed Bogiem. Starsi pójdą do właściciela i zdadzą rachunek za to, w jaki sposób. Przewodzili owcom. Każdy zda sprawę Bogu z tego, co w życiu uczynił. Bez wątpienia tego uczy Boże Słowo. Ale Boże Słowo uczy nas też tego, że tylko starsi zdadzą podwójną sprawę Bogu. Ponieważ będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem za siebie, ale także za każdą duszę, którą Bóg powierzył ich opiece. Warto, by wierzący zdali sobie sprawę, jak ogromna jest to odpowiedzialność. Nie tylko zdać sprawę za siebie, ale również za tych wszystkich, których Bóg powierzył opiece. Bóg powierzył jako owce do tego, by paść. Jak bardzo się oburzamy, kiedy słyszymy na przykład w telewizji, czy czytamy w wiadomościach porannych na internecie, że opiekunka jakiegoś dziecka zachowała się w sposób niewłaściwy. Mimo że rodzice powierzyli jej opiekę. Nawet troszczą się o jej, o jej dobro materialne, tak ponieważ jej płacą za to. Jaki gniew możemy odczuwać, kiedy słyszymy, że taka opiekunka na przykład znęca się nad dzieckiem? Lub działa na jego niekorzyść, na przykład w ten sposób, że dziecko odniosło uszczerbek na zdrowiu, pochorowało się, bo nikt o to dziecko nie dbał. Jaką frustrację i nawet chęć odpłaty odczuwamy, kiedy na przykład w telewizyjnych wiadomościach podana zostaje informacja, że taka opiekunka, czy opiekun, nie ma znaczenia, to, to mężczyzna, czy kobieta, doprowadziła do śmierci dziecko. Jakże więc wielki musi być gniew Boga wobec tych, którym powierzył On swoje dzieci, a ci działali na szkodę tych dzieci, zagrażając ich życiu wiecznym. Dostrzegacie tę odpowiedzialność, którą na swoich barkach muszą nieść ci, którzy przewodzą kościołowi? Dlatego Słowo Boże poucza wierzących, by byli posłuszni i ulegli wobec tych, którzy im przewodzą. Słowo czyni wierzących odpowiedzialnymi za to, by starsi służyli im radośnie, a nie ze wzdychaniem. Z tenazo Grecki wyraz oznacza wzdychać, ale też jęczeć. Ile razy w życiu po kontakcie z kimś zawzięcie, upartym mówiliśmy sobie, wzdychając, ręce opadają. Próbowaliśmy tej osobie wytłumaczyć, że działa na własną niekorzyść. Staraliśmy się wyperswadować jej z głowy głupie pomysły, które zdecydowanie przywiodłyby ją do samozagłady. A mimo to ta osoba uparcie trwa w swoim uporze. Kontakt z taką osobą nie przynosi żadnej radości. A tylko za każdym razem stajemy wobec niej bezradnie myśląc, ręce opadają. To jest ten obraz, który, który, który przed nami kreśli Biblia. Jeśli stawiasz opór, nie chcesz podporządkować się temu, który odpowiada za Twoją duszę, to wierz mi, że nie może ci przewodzić z radością. A będzie utyskiwał, narzekał, będzie to przeżywał, będzie wzdychał z rezygnacją. Ręce opadają. Ale, mim, ale pismo też mówi, że taka postawa wobec starszych. Która zamiast radości wywołuje u nich frustrację, jest niekorzystna nie dla starszych, ale dla tych, którzy powodują zmartwienie u swoich przywódców. Nasza postawa uporu wobec starszych, którzy dobrze służą i z troską, odbije się na nas, nie na nich. Kiedy oni zdadzą sprawę przed Bogiem, będą usprawiedliwieni, ponieważ nie zakryli niczego. Zrobili wszystko, co mogli. To my stawialiśmy opór. Jeśli coś nie przynosi korzyści, to znaczy, że prędzej czy później zacznie sprawiać kłopoty. I to dotyczy naszej postawy wobec starszych. Uległość i posłuszeństwo przynosi korzyść, zaś upór i stawianie starszym, sprawianie starszym kłopotu, tej korzyści koniec końców nam nie przyniesie. A wręcz przeciwnie w wymiarze duchowym przyniesie nam same problemy i szkody. Na koniec jeszcze dwie rzeczy. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy: nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie znania dwóch albo trzech świadków. Pierwsze od Tymoteusza, 5,19. To słowa skierowane do Tymoteusza. Ale kiedy im się przyjrzymy, to mogą one przynieść korzyść również nam. Jako ludzie często skłaniamy ucha tam, skąd przychodzą złe informacje. No taka jest prawda, taka jest nasza natura ludzka. Skłaniamy ucha ku plotkom i ploteczkom. Pudelki i inne tego typu portale internetowe mają największą poczytność wtedy, kiedy noszą o jakichś moralnych, albo mm, obyczajowych, cokolwiek, upadkach różnych znanych ludzi. Wtedy najwięcej ludzi to czyta i najwięcej się tym ekscytuje. Nieodrodzona ludzka dusza karmi się złymi jego skutkami. Gorzej, kiedy zaczyna dotyczyć ludzi, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa. Nasza postawa to postawa miłości wynikająca ze wspólnego powołania którym Bóg w swojej łasce nas obdarzył bez żadnej naszej zasługi. Wobec tego mamy badać siebie, a niekoniecznie innych. Dlatego bracie i siostro, nie skłaniaj ucha ku plotkom, które oskarżają jakiegokolwiek chrześcijanina, a już tym bardziej tych, którzy przewodzą. Pamiętajmy, jak ważna jest instytucja świadka w Biblii. Świadek to ten, który pierwszy rzuca kamieniem. Więc zdrowe podejście wymaga dwóch lub trzech świadków. Wtedy można sprawę osądzać. Ale nigdy na podstawie pomówienia czy plotki. Dlatego wyciągnijmy z tego mądrość dla nas i odrzucajmy plotki oraz oskarżenia na temat tych, którzy przewodzą. Chyba, że są dwaj albo trzej świadkowie, którzy sprawę wnoszą. I kilka wersetów dalej w tym samym rozdziale, bo w wersecie 22 Paweł tak pisze do, do Tymoteusza, rąk na nikogo pospiesznie nie wkładam. Są to słowa dotyczące ustanawiania starszych w zborze, ale mają też sobie bardziej uniwersalne znaczenie. Otóż słowa te powinny nas wszystkich odsyłać do tego, co, co powiedzieliśmy już do tej pory o starszych. Tak jak mamy nie, nakła nie nakłaniać ucha ku oskarżycielskim plotkom na temat starszych, tak też nie powinniśmy zbyt szybko w swoim sercu decydować, że ktoś jest dobrym materiałem na starszego. Pośpiesznie nie osądzaj, a dokładnie rozważ w sercu, czy dany człowiek, mimo całej Twojej sympatii dla tego człowieka, spełnia te warunki, które Biblia nakłada na tego, który chce pracować w domu Bożym, w którym jest zbór. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że jako zbór. Wybieramy kogoś, kto przewodzi, kogoś, kto ma być wzorem. Dlatego tak bardzo potrzebna jest rozważna decyzja w tych spraw. Za każdym razem, kiedy pragniemy ocenić przydatność kandydata do funkcji starszego, kiedy chcemy wycenić pracę starszego, kiedy słyszymy jakieś wysuwane wobec niego oskarżenia, czy kiedy mamy wątpliwości co do posłuszeństwa wobec starszego, kochani, zwracajmy się do Biblii. Tam znajdziemy wyraźne instrukcje dla nas, jak mamy się zachowywać. To z Biblii pasterze uczą się, jak mają przewodzić Bożemu stadu. I to z Biblii my uczymy się, w jaki sposób mamy postępować, jako zbór ze starszymi. I na koniec skłaniamy się pomodlić. Wrazami wszystkim. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że pokazujesz nam w Twoim Słowie to wszystko, co chcesz, byśmy wiedzieli. Że objawiasz nam wszystkie prawdy, które mają nas ubogacać, ale też prawdy, które mają budować Kościół. I jedną z tych prawd jest też prawda o tych, których ustanawiasz tymi, którzy przewodzą zborom. Dlatego w sposób szczególny chcemy się dzisiaj modlić za wszystkich, którzy tym zborom przewodzą. W naszym mieście, w naszym kraju, na całym świecie. Panie, byś obdarzył ich prawdziwą mądrością, ale byś obdarzył ich też moralną, właściwą postawą, tak by byli nienaganni by nikt nie mógł wnieść przeciwko nim świadectwa, a tych, wobec których jest świadectwo, Panie, byś przeprowadził ich wszystkich do pokuty. O łaskę Twoją prosimy Cię dla nich wszystkich, ale też prosimy Cię o łaskę dla wszystkich zborów, aby wiedziały i rozumiały Biblii, jak mają postępować ze swoimi starszymi, jakie mają mieć stosunek do swoich starszych. By ten stosunek nie był oparty na emocjach, ludzkich odczuciach, antypatiach czy sympatiach. Ale by był to stosunek iście biblijny oparty na przymierzu. O to prosimy w imię Jezusa. Amen.